W życiu każdego młodego człowieka nadchodzi moment na podjęcie ważnej decyzji. Musi on sobie odpowiedzieć na pytania. Kim chce być? Co chce robić w przyszłości? Decyzje nie są łatwe, a droga, którą wybierze, jest podyktowana wieloma względami. Ciekawą perspektywą jest kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Jednym z wiodących przedsiębiorstw w regionie, mogących spełnić oczekiwania młodego człowieka wchodzącego na ścieżkę kariery zawodowej, jest spółdzielcza mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim. To tutaj realizacja zajęć praktycznych odbywa się w warunkach sprzyjających szczegółowemu poznaniu specyfiki pracy w sektorze przetwórstwa mleka. Na miejscu przyszłej pracy można poznać strukturę organizacyjną, procesy technologiczne, zasady bezpieczeństwa, gospodarkę magazynową, logistykę oraz wiele innych zagadnień specyficznych dla sektora przetwórstwa spożywczego. Rodzice mają gospodarstwo i już współpracują ze spółdzielnią. Wiedza i umiejętności ze szkoły przydadzą mi się w praktyce. Dla mnie ważne jest to, że praktyki zawodowe są realizowane w zakładzie pracy i prowadzone przez specjalistów. Mam możliwość rozwoju. Mogę uczyć się dalej, a pracodawca dofinansuje moje studia. Myślę, że najważniejszy jest dobry start. Rynek pracy potrzebuje specjalistów w dziedzinie przetwórstwa mleczarskiego.
Wybierając kierunek technik przetwórstwa mleczarskiego, będę miała zawód i pracę. Mam też możliwość zrobienia matury, a potem mogę dalej się uczyć na wybranych studiach wyższych. Kształcenie ogólne oraz zawodowe teoretyczne prowadzone będzie w Technikum Woli Osowińskiej. Szkoła ta, jako jedyna rolnicza w powiecie, kształci również dostawców surowca do produkcji, w tym oczywiście dla spółdzielczej mleczarni Spomlek.